codzienne życie pacjentów z niewydolnością serca myślę, że wygląda różnie w zależności od tego, jak ta niewydolność serca jest zaawansowana. Mamy pacjentów, którzy całkiem sprawnie funkcjonują. Mamy pacjentów, którzy potrzebują rzeczywiście wsparcia z zewnątrz. I najciekawszą grupą pacjentów są ci, którzy trafili do nas i potrzebowali naszego wsparcia, a optymalna terapia farmakologiczna i dodatkowa terapia spowodowała, że są znowu samodzielni, funkcjonują i nawet pracują. I to jest radość, która jest ogromna dla klinicystów. Jak widzimy, jak skuteczna może być terapia danego pacjenta. Czego pacjenci potrzebują? Ja myślę, że przede wszystkim potrzebują po pierwsze zwrócenia im uwagi, że to oni są sprawcami i osobami najbardziej decyzyjnymi w leczeniu swojej choroby, że nie można tego odkładać i rozkładać na innych. Wszyscy pozostali są elementem pomocniczym, nie mówię, że nieważnym, bardzo ważnym, ale każdy wysiłek lekarza, każdy wysiłek pielęgniarki, innych specjalistów, jeżeli nie spotka się z zaangażowaniem pacjenta, jeżeli nie spotka się z jego chęcią współdziałania, nie będzie nic znaczył. To dopiero pacjent, który chce, który wie, jak wiele może sobie pomóc, jest pacjentem, który będzie korzystał w pełni z tych wszystkich pomocy, które są dla niego. Ja myślę, że jesteśmy w czasie pandemii i sami widzimy, że możemy wykorzystywać już nowe rozwiązania dla pacjentów, chociażby e-wizyta, e-recepta, e-zwolnienie. To są to wszystko bardzo ciekawe rozwiązania również dla pacjentów z niewydolnością serca, które zmniejszają jego wysiłek w dotarciu do lekarza, które zmniejszają czas oczekiwania na wizytę, chociażby pod gabinetem, a dają podobny efekt. Oczywiście one muszą być przeplatane ciągle jeszcze wizytami ambulatoryjnymi, żebyśmy mogli ostatecznie zobaczyć tego pacjenta, ale myślę, że jak wejdą takie nie tylko e-wizyty, ale monitorowane i wideo-wizyty, to jeszcze to bardziej, szczególnie w aspekcie pacjentów z niewydolnością serca, będzie korzystne. Myślę, że również bardzo ważną rzeczą jest wsparcie rodziny, zrozumienie rodziny, że jest to pacjent z niewydolnością serca i wspólne działanie na rzecz niewydolności serca. Proszę Państwa, wiele z czynników, które doprowadziło do niewydolności serca u danego pacjenta, może występować również u członków rodziny. I czasami może warto na przykład nie tylko pacjentowi z niewydolnością serca przygotować jakąś specjalną dietę albo powiedzieć, powinieneś się ruszać, ale zróbmy to razem. Będziemy mogli mieć wtedy fantastycznie spędzony wspólny czas, będziemy zaopiekowani zarówno pacjent, ale również my i wszyscy będziemy działali właśnie profilaktycznie, jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby chorych z niewydolnością serca.